Siemanko, z tej strony Rozkminator. Witam w nowym roku i zapraszam do wzięcia udziału w nagraniach do nadchodzących odcinków recenzji z Rozkminami na temat serii Unreal Tournament. Mam w planach jeden odcinek o Unrealach konsolowych i dwa o PC-towych i z tymi drugimi możecie mi właśnie pomóc. Jak? Bardzo prosto. Wystarczy w tym tygodniu, we wtorek i środę, odpalić pierwszego turnamenta w wersji Game of the Year i wpaść na serwer, na którym będę grasował. We wtorek 2 stycznia 2018 roku nagrywam deathmatch, zwykły, nie drużynowy. Zapraszam od godziny 20 na New Nubis, serwer numer 1, a od godziny 20.30 do 21 na serwer DDD Killing for Fun numer 6. Czemu tylko godzina grania? Ano, tylko tyle gameplayu mi się naraz zmieści na dysku. We środę 3 stycznia zapraszam na Capture the Flag od godziny 20 na serwerze Grapple Face Only oraz na tryb Assault od godziny 20.30 na serwerze Knuckles Old School Instagip. W każdym trybie pogram więc jak widać po pół godziny i zachęcam do ogarnięcia sobie tych serwerów przed dołączeniem, bo niektóre wymagają ściągnięcia drobnych plików z dźwiękami i innymi pierdołami. W czwartek, zaś i w piątek będę nagrywał Unreal Tournament 2004 w wersji Game of the Year. Polecam wersję z GOGa dla pełnej kompatybilności. Czwartek 4 stycznia to znów Deathmatch. Od godziny 20 na Fair Gamers Ranking Only, a od 20.30 na Players EU We Love Gaming. Piątek 5 stycznia to tryb Capture the Flag. Od godziny 20 na Fair Gamers Bridge of Fate, a od godziny 20.30 tryb Onslaught na Real Mass Destruction. Zwłaszcza w przypadku tego ostatniego polecam sobie przetestować grę przed dołączeniem, bo za pierwszym razem zasysam mnóstwo dodatkowych plików. Ale warto, bo serwer jest zajebisty i na nim pewnie posiedzę do 21.30. Podczas nagrywania będę się starał mieć cały czas tabelę graczy na ekranie, więc jeśli chcesz zobaczyć swój nick w odcinku, no to masz tam jakąś szansę. Unreal Tournament 3 będę ogrywał na Xboxie 360 raczej za jakiś czas, ale też pewnie trzasnę zapowiedź, gdyby ktoś u nas w kraju był równie szalony co ja i grał w Unreal na konsolach i chciał dołączyć. O ile trójka jeszcze działa w ogóle na Xbox Live, nie wiem. Zobaczę za kilka dni, jak mi listonosz przyniesie. Tymczasem zapraszam na Unreale PC-towe. Gdzie i kiedy już wiecie, tak więc instalujcie turnamenty i żyjcie retro i szczęśliwie. Red flag taken.